Jesteście sami w drewnianym domu położonym na skraju bagnistej puszczy. Jest noc, wiatr targa koronami drzew, a mrok próbuje wedrzeć się do izby przez zasłonięte firanami okna. Nagle słyszycie pukanie. To niemożliwe, żeby o takiej porze i w taką pogodę ktoś chciał do was przyjść. Powoli, krok za krokiem, podchodzicie do drzwi. Kiedy naciskacie klamkę, dreszcz przechodzi was po plecach. Obce i mroczne stworzenie stoi przed wami i szczerzy zęby. Dzień dobry. Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście. Kontrola skarbowa. Ale to nie w tej historii. W tej historii spodziewajcie się utopców, porońców, doppelgangerów i całej reszty stworzeń z naszej bogatej słowiańskiej mitologii, czyli cztery powody, żeby przeczytać 2,5 duszy Justyny Hankus oraz jedna rzecz, która nie do końca podobała mi się w tej książce. Zaczynamy. Historia rozgrywa się częściowo w czasach PRL-u, częściowo w latach 90. w jednej z niewielkich polskich miejscowości. Pewna rodzina zamieszkująca tą miejscowość ma dość spory problem, bo córka gospodarza regularnie ucieka do lasu w nocy i zupełnie nie wiadomo z jakiego powodu. Jakiś czas później okazuje się, że ta dziewczyna zachodzi w ciążę i wiem, że tu już pewnie domyślacie się, z jakiego powodu mogła chodzić do tego lasu, ale odpowiedź nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. Po jakimś czasie dziewczyna rodzi, niestety w czasie tego porodu umiera, a jej syn nie jest tak zwykłym dzieckiem, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Mijają lata, chłopak dorasta, ale w pewnym momencie też zaczyna się dziwnie zachowywać. Zgadnijcie, co się dzieje. Tak, wybiera się na samotne wycieczki do lasu w nocy i jeszcze do tego nie pamięta w ogóle, że tam chodzi. Nasza rodzina szuka różnych rozwiązań tego problemu, ale ani lekarz ze swoją wiedzą medyczną, ani ksiądz ze swoimi egzorcyzmami niczego nie są w stanie wskórać, aż pewnego dnia u drzwi chaty pojawia się wodnik, który ma rozwiązanie tego problemu. Chłopak ma po prostu dwie dusze. I na tym zakończę wam tą opowieść o fabule, bo dalej musiałbym już wchodzić w spoilery. Przejdźmy więc do powodów, dla których warto przeczytać tą książkę. Powód pierwszy. Ludowy mrok. I tutaj zacznę trochę od takiej prywatnej anegdoty, bo kiedyś jak byłem dzieckiem, mieszkałem wtedy w mieście, dwa razy do roku jeździłem do moich dziadków na wieś. Była to podlaska wieś, a moi dziadkowie mieli dom jakiś kilometr od najbliższych zabudowań, czyli totalnie na odludziu. I wiecie, dzień spędzałem sobie miło na zabawie, na polu, z jakimiś patykami, gdzie każdy inny patyk był inną strzelbą, toporem albo mieczem, ale jak przychodziła noc, to robiło się trochę mniej przyjemnie. Jak jesteście sobie dzieckiem w mieście i boicie się ciemności, to na ogół wystarczy troszkę rozchylić zasłony. Już widzicie, że tutaj wszędzie są latarnie, wszędzie są jakieś inne budynki, jest generalnie jasno i żadne potwory, stwory, demony, nie wiadomo co, nie mogą was dopaść, chyba że akurat chowają się pod waszym łóżkiem. Zupełnie inaczej jest na wsi. Ja dobrze pamiętam, jak zasypiałem tam, wiecie, było zupełnie ciemno. Na wsi jest tak ciemno, że po prostu nie widzicie czasami ręki wystawionej przed siebie. Jeszcze klimat takich wysokich sufitów, wysokich okien. Gdzieś tam za oknem kołyszą się konary drzew. Często dochodzą odgłosy, których w ogóle nie jesteście w stanie skojarzyć i myślicie, że to są jakieś zmory albo nie wiadomo co, a to tak naprawdę, nie wiem, jakaś sowa, lis albo inne zwierzę nawołuje. Pamiętam też dobrze, że czasami ktoś prosił mnie o zamknięcie drzwi na noc, a tam było tak, że wiecie, poza takimi zwykłymi drzwiami jeszcze z takim przeszklonym elementem, z przodu było coś w rodzaju takiej okiennicy. Trzeba było otworzyć drzwi i sięgnąć po tę okiennicę. I to był ten moment 2-3 sekund, kiedy z tego mroku podwórka mogła na was wypaść jakaś zmora i was zaatakować. I dla mnie jako małego dziecka było to niesamowicie przeraźliwe przeżycie. Jeśli w ogóle porównacie sobie mroczność miasta a mroczność wsi, to wiecie, w mieście jak ktoś was zaatakuje, to zaraz ktoś jest w pobliżu, żeby albo wam pomóc, albo wezwać karetkę. Jeżeli się zranicie, to tak samo, pomoc jest zawsze bardzo blisko.
często, jeśli dzieje się coś złego, to zaraz są świadkowie. Na wsi często jest inaczej. Jeżeli dzieją się jakieś straszliwe rzeczy, to często może to uchodzić osobie, która robi te straszliwe rzeczy na sucho, bo nie ma świadków na przykład akurat. A czasami jest to okryte jakąś zmową milczenia, bo ludzie znacznie bardziej się znają i nie chcą na przykład wsypać kolegi, albo z drugiej strony boją się jakiegoś człowieka i nie chcą go wydać. Ta brutalna proza życia jest bliżej ludzi. Wiecie, jakieś historie, że ktoś sobie na krajzedze uciął palec, że ktoś umarł przy porodzie, ale też wydaje mi się, że znacznie bardziej zakorzeniona jest taka obrzędowość ludowa na wsi, chyba dlatego, że ludzie po prostu żyją bliżej natury. Wiecie, no muszą sobie też jakoś z tym radzić. Jak ktoś się utopił w rzece, to może po prostu wpadł do rzeki, a może go tam wciągnął utopiec albo jakaś wiła. Jeśli kogoś potrącił samochód, to może dlatego, że akurat przebiegł mu drogę czarny kot, jeszcze był piątek 13. Więc spodziewajcie się wielu tutaj takich historii w stylu ktoś ginie gdzieś zimą pod lodem i nie wiadomo, czy został zamordowany, czy po prostu tam wpadł. Ktoś coś o tym wie, ale nie chce powiedzieć. Ktoś inny sam wydaje osądy, że to ten to zrobił, to tamten to zrobił. W sytuacji, gdzie bohaterowie czekają sobie na przykład na przystanku na jakiegoś PKS-a i rozmawiają o plotkach, o rzeczach, które ostatnio się wydarzyło na wsi. A nie wiem, czy wiecie, ale na wsiach, szczególnie takich niedużych, często jak pojawia się jakaś plotka, to po kilku godzinach już wszyscy o tym wiedzą. I jeden bohater mówi, że o, ten Janusz Kowalski to ostatnio zapił i znaleźli go w jakimś rowie i on teraz w ogóle nie pamięta, co się wydarzyło. A ktoś inny mówi, nie, ja tam wtedy widziałem tego Janusza, to go ktoś pobił. A ktoś inny zaraz mówi, nie, to na pewno jakaś zmora go chwyciła, bo tutaj w tych lasach, tutaj na tych bagnach to jest pełno tych zmór. I właśnie taki to jest mrok na pograniczu rzeczywistości i nierzeczywistości. Drugi powód. Stephen King po polsku. I co zabawne, kiedy czytałem tą książkę i zauważyłem, że jest ona podobna do prozy Stephena Kinga, jakieś parę kartek dalej okazało się, że jedna z postaci akurat właśnie czyta książkę Stephena Kinga. No ale wracając do tematu, autorka pisze trochę podobnie do Stephena Kinga. Z jednej strony jest to taka umiejętność budowania właśnie rzeczywistego, takiego mało miasteczkowego u Stephena Kinga tutaj małowiejskiego, że tak to ujmę, świata, gdzie w trzech, czterech słowach, trzech, czterech zdaniach potrafi zbudować taki bardzo przemawiający do czytelnika obraz. Jak u Stephena Kinga to będzie coś w stylu otworzył Coca-Colę i popatrzył na cheerleaderki, zarzucając na ramię swoją kurtkę drużyny baseballowej, to tutaj będzie coś w stylu złapał za widły i pogonił szwędającego się po wsi burka i nie wiem, otworzył sobie tanie piwo. I moje umiejętności improwizowania tekstów pozostawiają pewnie wiele do życzenia, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. I druga rzecz podobna do Stephena Kinga to taki sposób budowania horrorowego nastroju, który nie polega na tym, że po prostu rzuca się czytelnikowi w twarz potworami i strasznymi wydarzeniami, tylko te wydarzenia są tak lekko szkicowane, gdzieś dzieją się w tle i nie mamy takiego wrażenia przerażenia prosto w twarz, tylko takiego niepokoju, jakiegoś właśnie mroku, chłodu. Trochę jest to też związane z tym, co mówiłem w pierwszym punkcie. Nie wiem, czy pamiętacie chociażby w miasteczku Salem taki motyw, jak te wampiry się pojawiały za oknem i to nie było takie, że jestem potworem, jestem za oknem, zaraz cię zjem. Wampir sobie siadał, rzucał jakieś te swoje uroki na kogoś i mówił, no pozwól mi wejść, jak mi pozwolisz wejść, to będę mógł wejść, a tak to niestety nie mogę. I niby jakaś taka dziwna sytuacja, niby zwykła, bo ktoś się po prostu pyta, czy może wejść, ale wiecie, gdzieś jakieś tam widać kły i to jest ten taki delikatny rodzaj horroru w stylu Stephena Kinga. I tutaj też są takie sytuacje, że na przykład jakaś bohaterka wiedziona dziwnym przeczuciem wychodzi w nocy, słyszy płacz jakiegoś dziecka, szuka tego dziecka,
i nagle na przykład zauważa to dziecko, ale to dziecko jest jakieś dziwne, bo ma rządki takich ostrych ząbków. I następnego dnia okazuje się, że ta bohaterka po prostu umarła. I kto wie, co było prawdą, czy rzeczywiście ona zobaczyła to dziwne dziecko, czy po prostu miała jakieś przewidzenia w gorączce, wyszła już, wiecie, umierała na jakąś chorobę i umarła całkowicie naturalnie, a to były tylko halucynacje. To ostatnie to niestety malutki spoiler, ale całkowicie nieistotny, więc myślę, że nie popsuję wam czytania. Trzeci powód. Zatarte granice między rzeczywistością a ułudą. W tej książce bardzo dużo jest takich sytuacji, że na przykład główny bohater rozmawia z postacią swojej żony na obrazie. I jest to opisywane w taki sposób, że wy do końca nie wiecie, czy ta żona w postaci ducha przychodzi do tego bohatera i z nim rozmawia, czy to jest wyobrażenie tego bohatera. Są takie sytuacje, że jakiś bohater na przykład pod wodą widzi jakieś twarze utopców. I też nie wiecie, czy to jest coś, co mu się zdaje, czy to są rzeczywiste jakieś utopce, które tam siedzą. I autorka ma właśnie zdolność takiego opisywania wydarzeń, że nie jesteście w stanie dojść do tego, co do końca jest prawdą, a co nie. I to też wydaje mi się, że buduje taki realistyczny obraz bohaterów takich właśnie na wsi, takiej trochę powiedzmy w cudzysłowie zabitej dechami, trochę przesiąkniętej też jakimiś zabobonami, gdzie może wam się wydawać, że ci ludzie rzeczywiście mogą tak myśleć. Rzeczywiście patrzą gdzieś i kurczę, może to zmora, a może to tylko cień jakiegoś krzewu. Rozumiecie? Czwarty powód. Napięcie budowane powoli. I to jest rzecz, która jednocześnie mi się podobała i nie. Wydaje mi się, że jest też taka bardzo subiektywna do oceny. W tej książce jest tak, że na początku to napięcie rośnie tak bardzo skokowo, później przez większą część książki tak powolutku, powolutku do góry i na sam koniec też dzieje się dużo akcji i też to napięcie jest większe. I jest to przyjemne w pewien sposób, bo to jest ten taki klimat czytania, wiecie, przy kominku, wieczorem, gdzie tak spokojnie się ekscytujecie tym, co się dzieje. Ale mi to do pewnego czasu się podobało, a później trochę chyba się znudziłem. Nie wiem, czy to może dlatego, że teraz mam dość intensywny czas w życiu i jestem poddany wielu bodźcom. Jeżeli czytam coś, gdzie nie dzieje się dużo rzeczy, to po prostu tracę uwagę. Czy jest jakiś inny powód? W każdym razie, jeżeli nie lubicie zbyt wolno toczącej się historii, tego powolnego narastania napięcia, to możecie się trochę znudzić. Natomiast jeżeli lubicie ten klimat, bo są też tacy czytelnicy, którzy znacznie bardziej wolą to niż, wiecie, jakaś akcja, miecze, huragany, rakiety i inne takie, to myślę, że na pewno wam się to spodoba. Podsumowując, 2,5 duszy to świetna, ludowa, mroczna historia w stylu polskiego Stephena Kinga, gdzie tempo jest bardzo powolne, co niektórym może się spodobać, a niektórym nie. Mam dość duży problem z wystawieniem oceny, bo początek tej historii to było tak między 7 a 8, ale później właśnie niestety się znudziłem i było tak bardziej już między 6 a 7, a czasami nawet 5. I to nie dlatego, że po prostu historia była kiepska, tylko to tempo było za niskie. Ale powiedzmy, że dam tak dyplomatycznie 7. To by było na tyle. Jeśli czytaliście książkę, to koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach na dole. Jeśli podobał wam się ten film, to zapraszam was do subskrybowania kanału, kliknięcia dzwoneczka i polubienia filmu. Zapraszam was też na mój Instagram Krasnoludzkie Opowieści. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!